Janusz Chabior, Agata Wątróbska, wielkie brawa! Czuję się, jakby do mnie zespół Depeche Mode przyjechał. A to ty jesteś, Agata, ty jesteś twórczynią tego imidżu? Po części, powiedzmy. W ogóle był taki pomysł, żebyś ty przyszła sama, ale Janusz zaczął wydzwaniać. Weź mnie, weź mnie. I ja. W końcu się udało. Co ci przeszkadzało w słowie kawaler? Posłucham chętnie. Nie, bo to jest tak, Janusz, jakbyś siadł k***a do tramwaju na pętli. On już nie ruszy. No. W pewnym momencie na mojej drodze pojawiła się Agata Wątróbska. I wiesz, no i to jest, ona się pojawiła co prawda 7 lat wcześniej. Jezus, jaki ty masz długi podryw. Chabior! Myślałeś o sobie, pan młody? To raczej na zasadzie pan go wezwał do siebie, ale nie pan młody. Miałeś taki moment, Janusz, tu jestem, Janusz. Jezus Maria. Ty pewnie, my jesteśmy dopiero rok po ślubie. Ja rozumiem, że wy non stop się po prostu... Miziacie. Miziacie, ile ty masz, 12 lat? To mizianiem mnie wybiłaś. Wybiłaś mnie. Siebie też, powiem ci. Dawno nie widziałem tak prawdziwego programu w telewizji. Przemek Kosakowski, jego przyjaciele z programu Down the Road. Wielkie brawa! Kto rządzi w waszym programie? Czy wy, czy chłopaki? Tylko szczerze. Szczerze my. Chciałbyście coś robić dalej? W ogóle jest taka możliwość? Ktoś wam coś proponował? Znaczy, jeżeli ja mogę powiedzieć, Kuba, to ja ogólnie mam parcie na szkło. Ja bardzo chcę. Brawo, wreszcie! Żuwik, ja wreszcie ktoś to powiedział. Parcie na szkło nie jest domeną jednej aktorki tutaj. To proszę. Ja się może napiję, Kuba? Dobra. Mogę prosić o wodę? Poczekaj, powiem. A miałeś taki moment, w którym pomyślałeś, po co mi to? Wpieprzyłem się, nie daję rady. Nie miałem nigdy takiej sytuacji, że... Tak, Przemku? Nie, to nie ważne. Ale to, czy, dlaczego się nie może skoncentrować? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bo wiecie, o co chodzi? Tam w domu siedzi Martyna Wojciechowska i tak, no to wróć do domu, wróć do... Panowie z programu Down the Road! Oglądając któryś z odcinków, usłyszałem fajną deklarację. Wyjeżdżam z tego kraju do Kalifornii, bo tam są baby na plaży. No to ja. Co nas tam czeka? Czeka nas tam wielka podróż, oparanie, dobre picie, to wiadomo. No i powiem tak... Mnie tu nie ma. A jakie wy macie plany, panowie, po tym programie? Bo tutaj dziewczyna ewidentnie mówiła show business. Mam jeden taki plan. Dawaj. Chcę, bym grał w serialach. Ten serial grał tam na dobrego policjanta. Z drogówki. Ale poczekaj, bo ty kiedyś próbowałeś jeździć samochodem, tak? Próbowałem. Jak to się skończyło? Skończyło się wypadkiem. Kogoś ty stworzył!